Witam wszystkich na kanale Sanna i Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, karta dnia na dzień 24 października 2021. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Karta dnia na dzień 24 października. Tarot, proszę, daj radę, wskazówki. Mamy zwycięstwo, moi drodzy, na ten dzień. Mamy szóstkę buław. Jest to piękna energia, ponieważ jest tutaj zwycięstwo. Jest zwycięstwo nad życiem, nad swoim panowaniem w życiu. Moi drodzy, niektórzy mogą być bardzo chwaleni, komplementowani. To może być w Waszym środowisku pracy zawodowym, ale też i prywatnie w domu. W najbliższym środowisku osób, które są z Wami zaangażowane uczuciowo również. Bo tutaj jest zadowolenie ogólnie w sferze i zawodowej, i prywatnej. Także to jest spełnienie. Moi drodzy, możecie awansować, możecie się dowiedzieć, że jesteście panami swojego życia. Może to do Was właśnie dotrzeć taka wiadomość. Także ktoś sprawić może tutaj bardzo fajną niespodziankę. Także w szóstce buław wybieramy się gdzieś na jakąś imprezę, gdzieś chcemy się udać samochodem pięknym, nowym, albo też, moi drodzy, jest tutaj wprowadzanie się do nowego miejsca zamieszkania. Także tutaj są bardzo cudowne energie, bo są komplementy w Waszym kierunku. Jak najbardziej jest tu świętowanie pokazane, spędzanie czasu z bliskimi. Piękna energia, która mówi o tym, że idzie ku lepszemu w Waszym życiu. Także ten dzień na pewno będzie lepszy od tych, które były przed nim. Także jeśli mieliście może kiepski humor, może złą passę chwilową, to ten dzień przynosi lepsze rozwiązania. Tutaj możecie się dowiedzieć o wielu ciekawych sprawach. Może niektóre osoby znajdą mieszkanie na wynajem, tak, które szukają. Może niektóre osoby znajdą, moi drodzy, rozwiązanie, wyjście z jakiejś sytuacji życiowej, dosyć ciężkiej. Tutaj jest pokazana lekkość. Także, moi drodzy, ja myślę, że ten dzień będzie zwycięstwem, będzie lepszy od pozostałych, które były może niewygodne, jakieś niefortunne. Także spodziewajmy się dobrych informacji przede wszystkim, ale też i dobrego humoru. Tutaj ludzie otaczający nas, koło nas tego dnia, są bardzo przychylni, mili, przyjacielscy, chwalą nas, komplementują nas, chcą być po prostu naszymi przyjaciółmi. Także głęboko w to wierzę, że to będzie bardzo udany dzień, a z drugiej strony, moi drodzy, aspekt zdrowotny, tutaj należy zwrócić uwagę na układ krwionośny. Może być tak, że jest potrzeba też wyjścia gdzieś na zewnątrz, dotlenienia się świeżym powietrzem. Wtedy mamy, moi drodzy, pewność, że będziemy lepiej się czuli, tak? Lepiej spali, lepiej funkcjonuje nasz układ krwionośny. Moi drodzy, cóż jeszcze mogę powiedzieć? W tej karcie są zawarte tutaj w układzie krwionośnym, w aspekcie zdrowotnym, skoki ciśnienia, czy wysokie, czy niskie. Należy pomyśleć o spacerach, dotlenianiu się, piciu dużej ilości wody. No i odrzucamy od siebie stresy, bo idzie lepsze, moi drodzy. Proszę o tym pamiętać. Także takie rady od wróżki Fortuny, moi drodzy. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. No i życzę lepszych dni. Do usłyszenia.